Raz serdecznie witamy wszystkich z krakowskiego przedmieścia. Rozmawiam z Agnieszką Czeredereczką ze Strajku Kobiet, uczestniczką manifestacji w czasie kontrmiesięcznic. Agnieszka napisała do naszego albumu wstęp do jednego z rozdziałów. Akcja tego rozdziału właśnie odbywa się w tym miejscu na krakowskim przedmieściu, tutaj w okolicach hotelu Bristol. Co ja chciałem powiedzieć jeszcze na początek? O naszym albumie chciałem powiedzieć, że mamy go już wszystkie teksty przygotowane. Jeden jest Agnieszki oczywiście. I druga rzecz, 12 albo 13 listopada oddajemy go do druku, a 4 grudnia będzie uroczysta premiera i spotykamy się z różnymi ciekawymi osobami i rozmawiamy z nimi o ich udziale w kontrmiesięcznicy. Agnieszkę chciałem zapytać, od kiedy uczestniczyła? Wiem, że dużo razy, mogę powiedzieć, jak to się zaczęło? Dla mnie zaczęło się to w marcu tak naprawdę 2017 roku. Byłam wtedy po raz pierwszy na kontrmiesięcznicy. Pamiętam, że jeszcze wtedy nie było barierek i mogliśmy dosyć blisko dojść do tłumu smoleńskiego. Co prawda po chwili oddzielały nas 4 kordony policji bodajże wtedy. Ale tak jak mówię, jeszcze nie było barierek i to była w zasadzie ostatnia miesięcznica, która się odbywała bez barierek, bo następna w kwietniu już, jak wiadomo, wszyscy wiemy, pamiętamy, łącznie z Placem Zamkowym wszystko było wyłączone. Także to była moja pierwsza kontrmiesięcznica i później już w zasadzie do ostatniej, do kwietnia tego roku, co miesiąc uczestniczyłam w nich. Słuchaj, co najbardziej zapamiętałaś z tych wszystkich kontrmiesięcznic? To znaczy, co ci się najbardziej wryło w pamięć, coś takie utrwaliło? Wiele rzeczy mi się tak najbardziej... W zasadzie pamiętam chyba każdą. Każda była specyficzna, każda była inna z tych miesięcznic i kontrmiesięcznic naszych. Pamiętam bardzo dobrze tą kontrmiesięcznicę, na którą przyjechał Strajk Kobiet z całej Polski. Było to w czerwcu zeszłego roku. Na wezwanie Marty Lempart, a wezwanie było dlatego, żeby wszystkie dziewczyny się zmobilizowały i przyjechały, bo miesiąc wcześniej Angelika i Elwira, które uczestniczyły tutaj w maju od nas ze Strajku Kobiet, dziewczyny zostały poturbowane w sposób fatalny, że tak powiem, oplute, pobite przez uczestników niestety sekty smoleńskiej. No i my solidarnie wtedy stanęłyśmy. Miesiąc później razem z, jakby solidarnie z nimi przyjechałyśmy wszystkie, przyjechały dziewczyny naprawdę z wielu zakątków Polski. No i to była ta słynna miesięcznica, gdzie przyjechał również pan Władysław Frasyniuk. Siedzieliśmy na ulicy, w zasadzie to było troszeczkę dalej tam, bo przy Placu Zamkowym. Część dziewczyn, pamiętam, wtedy wsiadła po raz pierwszy. Niesamowite było dla mnie to, pamiętam, że część siadała po raz pierwszy, ale pamiętam jak dziś Natalię, partnerkę Marty, która usiadła na samym początku, po czym jak zaczęli być ludzie wynoszeni przez policjantów, to kolejne kontrmiesięcznice, no to tak naprawdę pamiętam tutaj, które były no niezbyt, znaczy niesympatyczne, ciężko powiedzieć, że to niesympatyczne, były brutalne, tak, we wrześniu, tak, we wrześniu i w październiku w zasadzie się wtedy najwięcej tutaj działo i interwencja policji była wtedy naprawdę taka bardzo, bardzo niefajna. Brutalna była, tak? Była brutalna, ludzi wyciągali za białe róże, za to po prostu, żeśmy stali tutaj, tak, w zasadzie za kołnierz i wszyscy pamiętamy, jak na przykład straż, która, zgromadzenia, która była też wtedy tutaj z nami i w zasadzie ochraniała nas tak naprawdę przed policją. I pamiętam, jak Kasia Bożym, w którymś momencie mówi, że po raz pierwszy coś takiego widziała, że nasza koleżanka Ela Modlinger przeleciała kawałek, metr nad resztą siedzących, bo została w ten sposób popchnięta przez jednego z policjantów. Także to mi mocno utkwiło w pamięci. Utkwiła mi w pamięci jeszcze jedna kontrmiesięcznica, o której pisałam właśnie do waszego albumu. Było to w listopadzie. Myśmy się wtedy troszkę podzielili. Obywatele RP poszli na plac defilad. Była to pierwsza miesięcznica po śmierci Piotra Szczęsnego, który dokonał aktu samospalenia w
dniu 19 października zeszłego roku i oni poszli tam, myśmy jednak przyszli tu z takimi wielkimi płachtami, na których było napisane, znaczy było wydrukowane przesłanie Piotra, które nam zostawił manifest, żeśmy go w ciszy odczytali i to była taka zupełnie inna kontrmiesięcznica, którą na pewno zapamiętam do końca życia. Słuchajcie, chciałem podziękować za ten tekst, bo wydaje mi się, że jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że ci, co kupią książkę, to będą podobnego zdania co ja. Słuchaj, zbliża się 10, tak? Zbliża się 10 i coś myślę, że będzie się działo. To znaczy, na pewno będzie się działo, że będą odsłaniać ten pomnik Kaczyńskiego. Miał być na Krakowskim, tu obroniliśmy to miejsce, tak? Przed PiS-em, natomiast będzie otwierany na placu specjalnego przeznaczenia, który jest tam i myślę, że też zapraszamy wszystkich, powinniśmy się tam spotkać. Myślę, że tak, jak najbardziej. Już w tej chwili zapraszamy 10 listopada tutaj obok na plac Piłsudskiego. Na pewno tam będziemy. Jest otwarcie pomnika. Co jeszcze? No ja Cię chciałem zaprosić jeszcze na ten. Na 4 będzie takie uroczyste jakby prezentacja albumu i wystawy fotograficzne. Jeszcze nie wiemy, nie mamy potwierdzonego miejsca, w którym to będzie, ale jesteś zaproszona jako honorowy gość oczywiście. Także dziękuję Ci, Agnieszko. Dzięki, Rafał. To wszystko na razie z krakowskiego przedmieścia. Trzymajcie się.